Celus animarum, czyli zbawienie dusz, jest najwyższym dobrem, jakim trzeba się kierować w praktyce duszpasterskiej. Wypełnianie spoczywającego na biskupach zadania nauczania ma na celu aktualizację orędzia Jezusa, a inkulturacja Ewangelii bazuje właśnie na tej zasadzie. Papież Franciszek mówił o tym w czasie spotkania z biskupami uczestniczącymi w kursie o nowym procesie małżeńskim zorganizowanym przez Trybunał Roty Rzymskiej. Ojciec Święty odwiedził ich w piątek wieczorem. Przypomniał słowa Pawła VI, który zachęcał do ewangelizowania nie w sposób powierzchowny, ale do wejścia w konkret sytuacji i ludzi. Franciszek odniósł się też do kwestii praktycznych związanych z procesem małżeńskim. Wskazał, że należy usunąć wszelkie przeszkody o charakterze światowym, które utrudniają służbę zbawieniu dusz poprzez utrudniony dostęp dla wielu wiernych do sądów kościelnych. Kwestie ekonomiczne czy organizacyjne nie mogą stanowić przeszkody na drodze kanonicznej weryfikacji ważności małżeństwa, podkreślił papież. Wskazał, że w optyce zdrowej relacji między sprawiedliwością i miłosierdziem prawo Kościoła musi zachować fundamentalną zasadę zbawienia dusz. Trybunały kościelne są powołane do bycia namacalnym znakiem posługi służebnej w odniesieniu do tego głównego celu, powiedział Franciszek.